Witam wszystkich serdecznie na kanale Rekin Srebra. Zamówienie sprzed 5 tygodni. Troszeczkę długo czekałem na paczkę, ponieważ były monetki w przedsprzedaży i dlatego też postanowiłem zakupić. Oczywiście dobrałem troszeczkę inne monetki do tego zamówienia, aby uniknąć wysokiej przesyłki. Wyciągnę monetki z kapsli i zaraz wrócimy. Ok, mamy już monetki na tacy. Tak więc zaczniemy sobie. Pierwszą monetą, którą sobie omówimy, jest to Sumatrzański Tygrys. Nakład 25 tysięcy. Miałem nie kupować tej monety, ale postanowiłem, że kupię po jednym egzemplarzu, ponieważ widziałem tą monetę u Silverstaker.pl, czyli srebro dla zuchwałych. Pozdrawiam serdecznie, jeśli oglądasz. Wydaje mi się, że ta monetka może mieć jakiś lekki potencjał wzrostowy, dlatego też zaryzykowałem. Pieniądze, które zapłaciłem, to 24,50. Tak więc nie są to jakieś duże pieniądze. Monetka prezentuje się bardzo fajnie. Jest zrobiona w takim lekkim macie. Rand ząbkowany. Bardzo fajnie wygląda. Naprawdę cieszę się, że będzie u mnie w staku. Zawsze jakaś odmiana. Następnie The Duke. Moim zdaniem moneta, która ma bardzo duży potencjał wzrostowy. Jest tylko kwestia kolejnej monety. Dajmy na to Clint Eastwood czy inne gwiazdy westernu. Jeśli pójdzie to w tą stronę, to monetki będą miały naprawdę bardzo wysoki potencjał wzrostowy. Już w tej chwili kosztuje 40 euro, ja jeszcze kupiłem po 25 euro. Jest to stare zamówienie, tak jak mówiłem, sprzed 5 tygodni, tylko zakupiłem monety, które były jeszcze wtedy w przedsprzedaży i dlatego też nie otrzymałem tego zamówienia. Moim zdaniem moneta naprawdę godna polecenia, pięknie wygląda, detale naprawdę super. Wysoka ocena, jeśli chodzi o tą monetę. Dwie sztuki Queen, ponieważ zakupiłem testowo dużo wcześniej jeden egzemplarz i postanowiłem, że dokupię jeszcze dwa egzemplarze, ponieważ też jest to 25 tysięcy nakład i może tutaj być naprawdę duży potencjał wzrostowy i tak jak już mówiliśmy wcześniej, że wszystko zależne jest od kolejnej monety z serii. Natomiast moneta wygląda fajnie, jest w lustrze, naprawdę fajnie posiadać taką monetkę. Kolejny Redback Spider. Jeszcze można trafić tą monetę w granicach 24 euro. Ja sprzedałem swojego Redbacka za 190 zł i postanowiłem odkupić. Także widzimy, że ceny monet bulionowych z premium można bardzo fajnie spieniężyć. Można fajnie zainkasować zysk. Tak więc dlatego też zakupiłem jeszcze Redbacka, bo myślę, że tutaj kolejne monety z tej serii będą również ciekawe. z ciekawym motywem, ciekawe zwierzaki i myślę, że ta seria może mieć naprawdę duży potencjał wzrostowy. Ale oczywiście nie sugerujcie się mną, to jest tylko moje jakieś tam prywatne zdanie na ten temat. Wiadomo, każdy z nas ponosi jakieś ryzyko, kupując takie monety. Może się uda, może się nie udać, tak? Tak więc ja osobiście uważam, że potencjał naprawdę jest duży. Monety wyglądają prześlicznie. Mayflower 2020 rok. Przetniemy sobie tą monetkę i zobaczymy, jak wygląda. Spójrzcie na Mayflower, kolejna monetka z Nautical Once 2020 rok. Przepiękne są te okręty, naprawdę. Wcześniej zakupiłem z Popjoy Mint Mayflower, natomiast tutaj jest z Nautical Once i również wygląda bardzo, bardzo fajnie ta moneta. I na koniec monetka, która moim zdaniem będzie miała 200–300% zysku. Cena wywinduje się mocno w górę. Jest to Back to the Future. 35-lecie filmu. Nie jest to seria, ale naprawdę uważam, że monetka wygląda kosmicznie. Będzie miała tutaj duży potencjał wzrostowy. Jest zrobiona z templem odwróconym. Wysoka ocena, jeśli chodzi o tą monetkę. Naprawdę przepiękna. Imponująca moneta. Jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony i powiem Państwu szczerze, że dokonując zakupu 10 monet w ciemno, zrobiłem to pierwszy raz, ponieważ nie widziałem tej monety na żywo, pokazała się tylko grafika i nakład 10 000 na cały świat i po prostu w ciemno stwierdziłem, że wchodzę w tą monetkę i kupiłem 10 sztuk na start. W tej chwili już ta moneta podrożała około 5 euro, jest dostępna u kilku dealerów w granicach 32 euro. Mi z przesyłką wyszło za tą monetę około 26–50 euro za sztukę. Tak więc naprawdę jestem bardzo zadowolony. Na koniec chciałbym bardzo serdecznie wszystkim podziękować za subskrybowanie mojego kanału. Dziękuję Wam za bardzo dużą ilość wiadomości, które zasypują moją skrzynkę. Bardzo wszystkich przepraszam z góry, że nie mogę odpisywać, ponieważ jest ich za dużo. Nie jestem w stanie fizycznie tego zrobić. Zapraszam wszystkich na Discord, na poranek Rekina o 9:30 w każdą niedzielę. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.